Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie pozycję Gotham rok pierwszy. Po raz pierwszy właśnie mamy okazję poznać historię, która jest zupełnie czymś nowym tak naprawdę, bo o ile mieliśmy serię Gotham Central, czy oczywiście tam, gdzie nie Batman jest tym głównym bohaterem, a funkcjonariusze, którzy pełnią e, służbę oczywiście w tym, że znanym i kochanym przez wielu e, mieście. Mieliśmy oczywiście Batman Rock. pierwszy, gdzie mogliśmy poznać troszeczkę początki i taką, no może nie genezę, ale jednak jak wyglądało to, kiedy Batman... Tak naprawdę raczkował i zaczynał bronić swojego ukochanego miasta. Tak, tutaj, co prawda, motyw z Batmanem jak najbardziej się pojawia, to jednak jest to historia miasta, które budzi wiele emocji. I tutaj w roku pierwszym poznajemy je zupełnie. Innej perspektywy. Poznajemy przede wszystkim ludzi, którzy sprawili, że to, co teraz się dzieje w mieście, i to, jak wygląda, jak jest też im roczne, było gdzieś zalążkiem tego wszystkiego. Dlaczego? Bo skupiamy się tutaj przede wszystkim na dziadkach naszego bohatera naszego Batmana, naszego Bruce'a Wayne'a, bo jest tutaj oczywiście właśnie motyw rodziny Wayne'ów i początku miasta, które tak naprawdę było zupełnie inne, aniżeli znamy je teraz. Dlaczego już wam właśnie zaraz będę chciał e, powiedzieć, ale sam komiks może tak się właśnie nam prezentuje. Tutaj Tom King i Phil Hester odpowiadają za tąże pozycję. Toma Kinga przedstawiać chyba nie musimy. Jest to artysta, który komiksy superbohaterskie, między innymi z Batmanem, tak jak i ta z serii DC Odrodzenie, Jestem Gotham oraz pozostałe, czy inne tytuły, które właśnie pojawiały się, jak Batman Catwoman, między innymi. Więc postać znana i powszechnie lubiana, Jak mi się wydaje. Babylon też choćby nawet Ciekawa historia dziejąca się w Afganistanie. Natomiast Phil jest to artysta, który na naszym rynku dość mało się jeszcze pojawiał. Możemy go kojarzyć z drugiego tomu tej ostatniej Ligi Sprawiedliwości. Czy ten, który spadł, syn Kal-Ela, prawda, Superman? Więc to są te pozycje. Sam nasz komiks prezentuje się w następujący oto sposób. 99, 99 cena okładkowa. Opis dla was, gdybyście chcieli sobie zobaczyć. Jest to mocno komiks taki kryminalny, noirowski troszeczkę, z no, wielowątkowością, ale skupiający się na jednym wydarzeniu. Slam. Slam Bradley. Detektyw, którego na pewno kojarzymy ze świata... Batmana, jeżeli jesteśmy fanem tego uniwersum, mogliśmy go poznać choćby nawet w serii Catwoman na tropie, o ile dobrze pamiętam, on był wydany w serii DC Deluxe, właśnie dzięki Egmontowi, bo to Egmont odpowiada za tą pozycję. Ale też między innymi z wielkiej kolekcji komiksów DC, tam też było wydawane właśnie wydawana ta pozycja. Więc tak, tutaj skupiamy się właśnie na, tak jak powiedziałem, dziadkach naszego bohatera Bruce'a Wayne'a oraz córce Helenie, córka, która ma być zbawczynią, która ma sprawić, że go tam będzie inne, go tam będzie jeszcze lepsze, bo tak naprawdę Gotham, te, które znamy tutaj, jest faktycznie inne. Jest to miejsce, moi kochani, gdzie nie ma zbrodni. W ciągu, jak to mówi tutaj policja, w ciągu jakiegoś tam czasu, prawda, tych statystyk wszystkich, jest raptem. Sześć jakichś zbrodni, które miały miejsce, a metropolis ma je powiedzmy kilkadziesiąt. Gotam jest miastem bezpiecznym. W Gotam można się łatwo bawić, cieszyć życiem. Dzieci nie muszą się przejmować, że coś im się stanie, a starsi ludzie, że zostaną na przykład zaatakowani na drodze. Tak to wygląda. Oczywiście my znamy go tam z zupełnie innej strony, ale tu właśnie poznajemy je w taki oto sposób. I jest to sposób bardzo fajny. Właśnie tak wspomniałem, nuarowski. Sam Bradley jest tutaj, czy slam, jak to woli, tą naszą postacią łączącą te wszystkie inne, które się tutaj pojawiają. Komisarz Huff, który rządzi obecnym właśnie tam oraz dziadkowie Bruce'a Wayne'a. No i to porwanie. Porwanie nie wiedzieć dlaczego, nie mają za wiele informacji, a jeżeli już coś się pojawia, to w postaci tajemniczego listu przynoszącego przez pewną kobietę. I to właśnie Slam jest tutaj tym spoiwem między przestępcami. Czy może inaczej powinienem powiedzieć porywaczami, a rodziną. Fajnie zostało to tutaj przedstawione. Są to wątki, które się nie spieszą, są to wątki, które fajnie zostały rozpisane właśnie w takim kryminalnym stylu. Łącząc to z kreską, którą tutaj widzimy, naprawdę współgra ze sobą świetnie. Owszem, jeżeli miałbym ponarzekać, to przede wszystkim nie do końca czasami mi się podobają niektóre motywy poruszane w całej tej kwestii niekiedy przeciągania tych troszeczkę dialogów. Może można byłoby do tego podejść troszeczkę inaczej. Może tutaj Tom King mógł troszkę inaczej to zrobić, ale myślę, że i tak fajnie to się prezentuje, bo nawet jeżeli czasami coś jest za bardzo trochę przegadane. To jednak ta historia i ci wszyscy bohaterowie, którzy tutaj się pojawiają, oraz te dwie formy narracji, które tutaj są przedstawione. Bo mamy właśnie trochę Slama Bradleya jako narratora, który przedstawia nam, co się dzieje, oraz te właściwe, jak dymki, które się pojawiają i one prowadzą dalej tą fabułę. Oczywiście teraz powinienem powiedzieć o tym, co się ustanie, jakie będą tego konsekwencje, ale to by było spoilerem, prawda? Natomiast pojawia się ciekawy wątek miłosny. Babcia tak naszego Brusa jest ciekawą postacią, ale i sam dziadek tutaj, którego widzimy stwarza pozory trochę takiego gościa, niby opanowanego, ale jednak cwaniakowatego. I to się tutaj ze sobą troszeczkę gryzie. Tu troszeczkę postać właśnie ta postać nie do końca mi przypasowała z czasem wyjaśnia się może i dlaczego dlaczego w ogóle ten motyw całej tej zbrodni tutaj tego porwania też jest w ogóle może inaczej ma miejsce tak i będziemy zaskoczeni myślę że będziemy zaskoczeni jak to zostało rozwiązane przede wszystkim samo ale i też fajnie jest takim nawiązaniem i tą właśnie scenę, którą tutaj widzimy, bo wiemy, czym jest Crime Alley, prawda? Świetnie dają te nawiązania, które później mają miejsce. Podoba mi się też to, że poznajemy pewnych bohaterów, może takich bardziej drugoplanowych, że dało to nam światło z jeszcze szerszej perspektywy. Wyszło to naprawdę fajnie. Natomiast... Styl artystyczny, tutaj warto o nim wspomnieć. Fajnie on tutaj z tym wszystkim współgra, jednak ja mimo wszystko, jakoś chyba jeszcze nie przekonałem się na tyle do Fila Hestera. I mimo że ta kreska, i to, co tutaj widzimy, podoba mi się. To jednak ona nie jest jakaś taka idealna. Nie jest taka, że będę się nią zachwycał. Jest po prostu poprawna i tyle mogę o niej powiedzieć. Natomiast kolorystyka, którą tutaj zastosowano, oraz ten nałożony tusz ratuje trochę to wszystko i wygląda to fajniej. Brakuje mi też gdzieś może bardziej, czasami jeszcze bardziej tych właśnie takich nuwarowskich motywów, kadrów, które jeszcze bardziej by nadały. Takiego mroku, takiej trochę subtelności gdzieś, tajemniczości w tym wszystkim. Ich nie jest mało, ale ja czasami lubię, kiedy jest więcej, bo e, historia zaczyna się niewinnie, teoretycznie, pokazuje, jakie to miasto ma być bezpieczne, jakie jest bezpieczne, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że to jest ten schyłek, e, który nadchodzi, kiedy go tam stanie się zupełnie inne. Tutaj też dowiadujemy się... E, Coś, coś, co ma znaczący wpływ na dalszy rozwój. Ja przyznam szczerze, nie byłem tego świadomy. I wyszło to naprawdę bardzo fajnie. Grafiki oczywiście, które tutaj dodatkowe dostajemy, czyli galerie tak naprawdę okładek. Tam mamy zakończenie, więc ja nie będę Wam tutaj pokazywał. Natomiast przejrzyjmy sobie, jak one wyglądają. Są naprawdę niektóre bardzo fajne. Na przykład te dwie zupełnie inne, ale jednak właśnie oddają ten klimat całej historii. Historii ciekawej, choć czasami może troszeczkę nierównej, niekiedy może za bardzo, tak jak wspomniałem, lekko przekadanej, ale ta narracyjność i te dwie formy, które tutaj zostały zas zastosowane, myślę, że się sprawdzają. No i ten motyw z Batmanem. Jak mnie to zaskakuje i daje mi do myślenia, czemu akurat. Tak, to zostało tutaj przedstawione, i na ile gdzieś to dalej faktycznie ma wpływ na to, skąd się wziął Batman. To naprawdę fajnie zostało tutaj przedstawione, i myślę, że może Was zainteresować. Szkicownik. Na koniec, oczywiście, mamy szkicownik, jak widzimy. I w sumie. To tyle i aż komik starczy na całkiem sporo, powiem szczerze, jeśli chodzi o czytanie. Tak jak mówię, są motywy, gdzie jest troszeczkę bardziej nierówny, ale jako e, znaczy nierówny właśnie w sensie, gdzie się z tym przegadaniem, to co wspomniałem, nie wiem, czemu ja to tak odebrałem. Oczywiście każdy będzie do tego podchodził inaczej. E, pod tym względem mam wrażenie, że trochę fakt. Czterotomowe, ale Gotham Central poradziło sobie z tym troszeczkę lepiej. Natomiast sam w sobie Gotham jako rok pierwszy, jako taka ciekawostka, gdzie bez Batmana tworzymy historię o Batmanie i poznajemy jego świat i to miasto. Jest naprawdę ciekawe. Więc tutaj myślę, że trzeba spróbować i zobaczyć. Jak to wszystko wyglądało zupełnie jeszcze z innej perspektywy, przed naszym gackiem. Tutaj na dole w opisie linku, znaczy, znaczy oczywiście znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabić ten komiks. Zachęcam Was do tego. Subskrypcja. Bardzo was proszę, kliknijcie, jeśli jeszcze jesteście, a ja teraz w tym, w tym momencie to mówię, będzie mi wtedy bardzo miło i mi to pomoże. Oczywiście skomentujcie, polubcie i udostępnijcie, to jest ważne. Niewiele was to kosztuje, a mi pomaga, więc cóż, no, nie czekając, zróbcie to, o co Was prosiłem, a tymczasem ja mówię Wam cześć i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.